Nie bądźmy bierni, żeby słynne powiedzenie klasyka, którego nazwiska tutaj, proszę wybaczyć, nie wymienię, brzmiące rząd się i tak sam wyżywi, żeby to powiedzenie nigdy już nie zostało ponownie wprowadzane w życie. Co zrobić, żeby Polska była Polską? Pani Justyno. Ja uważam, nie dajmy się zmanipulować po prostu. Nie dajmy sobie prać mózgów i szukajmy prawdy i szukajmy tych źródeł, które tę prawdę podają. I to jest najważniejsze. Wielu ludzi naprawdę, mam wrażenie, wyłącza rozum i nie myśli często. I po prostu nie dajmy sobie tego odebrać. Po prostu używajmy rozumu i porównujmy i szukajmy prawdy. Tak bym to powiedziała w skrócie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Wojciech Reszczyński, co zrobić, żeby Polska była Polską? Słuchając tutaj Państwa, no, dla mojego pokolenia takim człowiekiem, autorytetem, artystą, poetą był Czesław Niemen i słynny jego Dziwny Jest Ten Świat. I tam właśnie padają te słowa, że ludzi dobrej woli jest więcej. I na tych uroczystościach właśnie my to widzimy, że jest coraz więcej ludzi dobrej woli, a potem śpiewa Czesław Niemen, że dzięki nim świat i Polska nie zginie dzięki nim. I musimy być przekonani, że to jest prawda. Bardzo dziękuję. Pani Maria Ochman. Ja myślę, że Polska jest Polską. Ten dzisiejszy dzień tylko potwierdził tę prawdę i nie dajemy się przekonać, że jest inaczej, że tu w Polsce będziemy decydowali o przyszłości nas samych, naszych dzieci, naszych wnuków. To jest Polska. Tu jest Polska, tak jak dzisiaj skandowali zebrani i w Pałacu Kultury podczas spotkania poświęconego prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i tutaj idąc, modląc się pod Pałac Prezydencki. Tu była, jest i tu będzie Polska. Bardzo dziękuję. Pan minister Waszczykowski. Recepta jest dość prosta. Oczywiście musimy rozszerzać ten krąg ludzi świadomych, ludzi dobrze poinformowanych, ludzi rozumiejących sytuację i w Polsce i sytuację międzynarodową. I tu wiele od nas zależy, nie możemy się bać, musimy uczestniczyć w debatach, musimy dochodzić do różnych środowisk, wyjaśniać. No, jako prosty grzesznik to bym trochę powiedział, no może trochę jak kiedyś apostołowie. Trzeba tą świadomość rozbudzać. Bardzo dziękuję. Ojcze Jacku. Dziękujemy serdecznie naszym gościom. Przypomnę, że to reprezentująca te, no nie tylko jedyna w tym gronie, najlepsze tradycje Solidarności. Przyznam, że pani Ewo, gdy panią tutaj zobaczyłem dzisiaj, to jakby przed oczami stanęła postać Anny Walentynowicz, która w tym samolocie odbyła swój ostatni w życiu lot. Także dziękujemy za to, że pani tutaj z nami chwilę została. Dziękujemy za to i pozdrawiamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy pani Justynie. No i do kolejnych spotkań w rodzinie Radia Maryja w Little Brampton. Na pewno ksiądz Grzegorz nam gościnnie drzwi otworzy. Bardzo serdecznie zapraszamy, oby jak najczęściej. I my tam ze swojej strony również będziemy się mobilizować i starać się robić jak najlepszą robotę, że tak się wyrażę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Również panu redaktorowi Wojciechowi Reszczyńskiemu, który ze szturmówką z kirem. Żałoba chyba nie trwa 365 dni w roku, panie redaktorze. No, w naszej tradycji, w naszym katolickim kraju jest to rok żałoby tej oficjalnej, natomiast pamięć będzie zawsze trwała. Bardzo dziękuję i czekamy na kolejne myśli w felietonach w naszym dzienniku i nie tylko. Pani Maria Ochman. Żałoba się nie kończy, a sygnały, klaksony pozdrawiające nas kierowców świadczą o tym, że rzeczywiście jest nas coraz więcej i myślę, że rozstajmy się z tą myślą i niech za miesiąc będzie tutaj znowu nas jeszcze więcej niż dzisiaj. Bardzo dziękuję i pan minister Waszczykowski. Również namawiam wszystkich, którzy byli tutaj w Warszawie dzisiaj z nami przez cały dzień, uczestniczyli w różnych okolicznościach, uroczystościach, którzy wyjadą teraz z Warszawy, wrócą do swoich rodzinnych miast, aby o tym opowiedzieli, aby nieśli tę ideę, tłumaczyli, o co zabiegał Lech Kaczyński, o co zabiegali ludzie, którzy z nim pojechali do Katynia i tam zginęli. I musimy w ciągu tego pół roku odrobić naszą pracę domową i aby było za pół roku nas więcej. Bardzo dziękuję. O wierności jeszcze mówi pani Maria Ochman. Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. To byli nasi goście tutaj w tym studio pod gołym niebem, nieopodal grobu nieznanego żołnierza, nieopodal krzyża, skąd w 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II bierzmował naszą ojczyznę słowami "Niech wstąpi duch Twój", i nieopodal krakowskiego przedmieścia, gdzie dzisiaj trwaliśmy wszyscy na modlitwie i refleksji. My posłuchajmy teraz, co powiedział do kamery telewizji TRWAM zaraz po swoim pierwszym przemówieniu pan Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Od prawdy jesteśmy wciąż daleko, chociaż bardzo dużo już wiemy. Jeżeli to złożyć w pewną całość, to pozostają jeszcze pytania, na które nie ma odpowiedzi, ale to, co powiedziałem dzisiaj w sali kongresowej, że tych, którzy tam zginęli, zdradzono, to już jest, można powiedzieć, udowodnione. Bo nawet jeżeli to nie był zamach, to mimo wszystko, to wszystko, co stało się przed tym lotem, w trakcie lotu, no, może być tak określone. I to jest ta prawda, do której żeśmy już dotarli, no, ale powinniśmy znać całą prawdę. Na to możemy poznać dopiero wtedy, kiedy będziemy dysponowali dowodami. No, nie można, tak jak to robi prokuratura, czegoś wykluczać, później zresztą dodając, że może jednak się nie wykluczy, jeżeli się nie ma dowodów. Jak się nie ma dowodów, to się mówi, nie mamy dowodów i na razie nie możemy w tej sprawie nic powiedzieć. No ale tak to niestety w Polsce wygląda. No, ale ten dzisiejszy dzień mnie bardzo pocieszył. Ja powiedziałem tu szczerze, ci, którzy chcieli zabić pamięć, przegrali i jestem pewien, że będą dalej przegrywać. Dziękuję. Kierujcie ludzi na... Drodzy Państwo, te słowa zaraz po swoim przemówieniu na krakowskim przedmieściu powiedział do kamery telewizji TRWAM prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński, brat świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam również była matka świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, pani Jadwiga Gosiewska. Posłuchajmy także, co pani Jadwiga Gosiewska powiedziała do kamery telewizji TRWAM. Pani Jadwigo, 12 miesięcy mija od katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy bliżej prawdy o tej katastrofie? Nie. Nie, właśnie teraz wydaje mi się, że w szybkim tempie oficjalne czynniki starają się wyciszyć sprawę. Bo śledczy nie mają czego badać, bo nie mają materiałów, dokumentów, nie mamy czarnych skrzynek, nie mamy czarnej polskiej skrzynki. Nie wiemy nic, nie mamy wraku, nie zgadzają się ekshumować zwłoki, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś badań zwłoki w kierunku jakichś trucizn czy innych czynników chemicznych. W każdym bądź razie wydaje mi się, że stara się rząd zahamować, zapomnieć, aby naród zapomniał, aby naród się zmęczył. Wiem o tym, że i tak samo w Unii Europejskiej, w parlamencie starają się wyciszyć. Synowa była w Chicago, również na zaproszenie Polonii w Chicago. Ta sama historia. Wszelkimi siłami chodzi o to, żeby to wyciszyć, żeby ludzie zapomnieli, żeby była wina pilotów i tak pasuje. A ja uważam, że już dosyć, że rząd ten powinien się podać do dymisji. Dlatego, że jeżeli sobie nie umiał poradzić rząd z katastrofą taką, jeżeli nie umiał przeprowadzić porządnego dochodzenia, jeżeli nie został nikt ukarany, jeżeli nie zostali przesłuchani winni tego pod przysięgą, to uważam, że taki rząd nie może rządzić 40-milionowym narodem. Pani Jadwigo, wspominamy dzisiaj różne osoby, które zginęły w katastrofie, również pana Przemysława. Co dla niego w służbie publicznej było najważniejsze? Proszę pani, Odpowiadając na Pani pytanie, powiem, że wczoraj, przedwczoraj byliśmy wraz z mężem w województwie świętokrzyskim, w Kielcach, gdzie wspaniale dano znać, że bardzo ceniono mojego syna, który był działaczem i zrobił tyle dla województwa świętokrzyskiego przez swoje krótkie życie, że można by było powiedzieć tak, powiedzmy, życiorys kilku osób. Było seminarium naukowe, które postarają się, to znaczy wykładowcy chcą ocenić sylwetkę naszego syna, co zrobił, różnymi aspektami. Jest przepiękna wystawa, później były wspominki, wiersze, muzyka, tak, że patrząc na tym, z jednej strony jestem bardzo dumna z mojego syna, a z drugiej strony tak bardzo mi szkoda, że go nie ma. Tak, taka piękna postać, ile jeszcze by mogła zrobić dla swoich wyborców, dla Polski. I tak, drodzy Państwo, tutaj, co naturalne i zrozumiałe, przy takiej okazji spotykaliśmy także tych najbliższych, tych, którzy stracili swoich najbliższych w katastrofie smoleńskiej rok temu. Także mieli Państwo okazję w poprzednich naszych tutaj wejściach na antenę z Warszawy wysłuchać także wypowiedzi pani Ewy Błasik, wdowie po świętej pamięci generale Andrzeju Błasiku, dowódcy sił powietrznych. Widzieliśmy tutaj także twarze wielu tych, którzy tam w tym tragicznym, feralnym samolocie stracili swoich najbliższych, a my wraz z nimi straciliśmy także tych, którzy przynależeli do elity naszego narodu, naszego społeczeństwa. Ale tutaj na Krakowskim Przedmieściu od rana byli także zwykli ludzie. Posłuchajmy teraz, co do mikrofonu i kamery telewizji TRWAM, do mikrofonu Radia Maryja mówili ci właśnie zwykli ludzie. Jak odpowiadali na te proste, zwykłe, oczywiste pytania, które stawialiśmy im. Mija 12 miesięcy od katastrofy w Smoleńsku. Czy jesteśmy bliżej prawdy o tej katastrofie? No niestety wydaje mi się, że nie, że w miarę upływu czasu wielu rzeczy się domyślamy, wiele rzeczy wydaje się oparte na pewnych tezach, ale prawdy takiej oficjalnej nie mamy i obawiam się, że trudno będzie o osiągnięcie tej prawdy. Jaka jest Polska po katastrofie? Niestety podzielona. Wydawało mi się, że będzie, że część społeczeństwa się opamięta, że Polska w takim trudnym momencie się zjednoczy, ale niestety Polska jest bardzo podzielona i to jest przykre. Dlaczego dzisiaj tutaj Państwo są? No, przyjechaliśmy specjalnie z Łodzi tutaj. No, uważamy, że po prostu musimy tu być. Jest to jakieś świadectwo, identyfikujemy się z tą częścią Polski, która straciła Lecha Kaczyńskiego i wiele wartościowych osób dla Polski w zeszłym roku. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jesteśmy pod Pałacem Prezydenckim. Przyjechaliśmy uczcić rocznicę, którzy zginęli walcząc o Polskę. Nasz kochany pan prezydent, to jest nasz prezydent i nigdy o nim nie zapomnimy. Przyjechaliśmy uczcić tą rocznicę, żeby wszyscy słyszeli i widzieli przy telewizorach tych, którzy wierzą w to i którzy nie wierzą. Zachęcamy wszystkich, żeby się modlili o naszą kochaną Polskę, bo Polska ginie, bo Polska ginie. Pozdrawiam wszystkich, którzy kochają Polskę i którzy jej nie kochają, bo jest dużo takich, którzy nie kochają. A Polska ginie, Polska ginie. Obudźmy się, Polacy. Obudźmy się, Polacy. Bóg zapłać.